Dzień dobry Państwu. Pompa ciepła Sola i zużycie na poziomie 3000 kWh przez cały sezon grzewczy. Upraszczając, to około 3000 zł za cały sezon w 200-metrowym domu z podłogówką na pierwszej i na drugiej kondygnacji. Zapraszamy po więcej szczegółów. Jesteśmy w maszynowni, jak Państwo widzicie, nasza pompa Sola, kocioł gazowy, właściciel pan Mariusz pompę ma od 1,5 roku, ale mieszka od 4 lat, bo dom jest 4-letni, kocioł gazowy w tym momencie grzeje tylko wodę, no i jest źródłem szczytowym, to znaczy byłby, gdyby pompa działała nieekonomicznie, gdyby były jakieś straszne mrozy. Na razie pan Mariusz twierdzi, że nie było takiej potrzeby. No właśnie, pan Mariusz, dlaczego go tu z nami dzisiaj nie ma? Dlatego, proszę Państwa, że nie każdy lubi występować przed kamerą, ale mamy naprawdę szczegółowe dane, co zresztą zobaczycie w dalszej części filmiku, bardzo pedantyczne, które pozwolą Wam szerzej przyglądnąć się całemu i połowie sezonu grzewczego. Zaczniemy, jaki to dom jest. Ja sobie to spisałem, bo tak jak powiedziałem, niestety nie mam rozmówcy. Dom murowany 4-letni, 200 metrów z garażem, 170 metrów kwadratowych jest ogrzewany. Podłogówkę mamy na górze i na dole, na podłogach panele. Temperatura komfortowa dla Państwa zamieszkujących to 22 stopnie. Ocieplenie jest do szczytu, dach wypiankowany. Na stropie też jest zrobione, po roku było zrobione docieplenie, chociaż jak twierdzi pan, już nie było takiej potrzeby, bo ten dom naprawdę nie tracił tego ciepła. Jest rekuperacja, a izolacja ścian to szary styropian 15 cm. Tak to wygląda na przebitkach, pewnie teraz Państwo widzicie, jak ten domek wygląda fizycznie. No i co? Wchodzimy w ustawienia pompy, czyli to, co interesuje nas najbardziej. Zużycie. Pompa działa od listopada 2022. Zobaczmy sobie na zużycie. No i jesteśmy teraz w panelu głównym. Wchodzimy sobie na listę wszystkich parametrów. Jak widzicie Państwo, ten Siemensowski sterownik no, ma bardzo, bardzo wiele opcji. Obiegi grzewcze, trzeci, piąty, wentylacja, CWU, obieg basenu, basen, bo też jest taka możliwość. Pompa ciepła i licznik energii, to nas interesuje. 20 stron, ale wiele jest naprawdę nieistotnych, a przynajmniej dla Państwa w tym momencie. Tutaj trzecia strona, ok, czyli mamy już pierwsze dane. Energy brought in, czyli energia pobrana, 4802 kWh. Ja powiedziałem na początku filmu, że 3000, ale pamiętajcie, że jesteśmy w połowie drugiego sezonu grzewczego. Pompa zainstalowana była w listopadzie 2022, a jest luty 2024. Zaraz zresztą dojdziemy do liczb, które przedstawią zużycie podczas jednego sezonu. Ciepło wyprodukowane, dostarczone 14,5 tysiąca kWh, co daje nam współczynnik wydajności, czyli SCOP, ten sezonowy 3. No to zaczynamy, drodzy Państwo. Tak jak obiecaliśmy, mamy tutaj skrupulatne spisane dane, skrupulatnie zanotowane przez pana Mariusza. Jak widzicie, 22 listopada 2022 roku rozpoczęły się pomiary notowane przez gospodarza. Pompa została, już nie pamiętam, czy myśmy to wcześniej mówili, zamontowana gdzieś między 15 a 17 listopada, więc pewnie się zdziwicie, dlaczego ten stan licznika jest 400 kWh prawie, czy 180. Jak to możliwe, że pompa w tydzień tyle zjadła? Mówił o tym pan Stanisław, nasz poprzedni gospodarz, o którego robiliśmy film, ile zużyła pompa ciepła Sola. Na początku nasza pompa pobiera dużo, ponieważ posiada mechanizm autoadaptacyjny. Ona uczy się domu, uczy się wytraty nabierania ciepła przez te pierwsze dni. Ona sobie eksperymentuje z krzywą grzewczą, stąd to zużycie, które zresztą bardzo ładnie tutaj widać. A więc mamy 22 listopada, pierwszy pomiar, stan licznika 380. Jak widzicie Państwo, zresztą w kolejnych dniach to zużycie już tak mocno nie przyrasta. Listopadowe, grudniowe, skończmy na Wigilii, 1185 przez 1,5 miesiąca. A nie, przepraszam, jest nawet końcówka roku, 1288. Dokładnie zamknął się rok 22. Potem mamy styczeń, luty, marzec i myślę, że dla Lublina, bo w Lublinie jest dom pana Mariusza, możemy zakończyć umownie zakończyć sezon grzewczy na 25 kwietnia 23 roku ze zużyciem 2940. Tu co prawda są jeszcze wiosenne notatki, czyli 24 maja, 2016, 20 czerwca i 26 czerwca, ale to chyba tylko tak z dziennikarskiego obowiązku pan Mariusz zanotował, bo jak popatrzymy na kolumnę pobranej energii, no to tu już się wiele nie działo. No. Między 25 kwietnia a 24 maja zużyła 76 kWh, no w maju się już tak nie grzeje, w czerwcu tym bardziej, 14 i 0. No ale
Mamy za sobą zimny styczeń w całym kraju, mówię o styczniu 2024 i pewnie Państwa interesuje, jak ona sobie na tych mrozach, bo mrozy były w całej Polsce, jak sobie ta pompa radziła. No to proszę, mamy także notatki, 2 stycznia pomiar i 31 stycznia pomiar. Sprawdziliśmy także temperaturę, jaka była w Lublinie, bo Lublin jest w trzeciej strefie, my w Gorlicach jesteśmy w czwartej, my te dane sobie oczywiście tutaj u nas zbieramy, natomiast do Lublina musieliśmy zasięgnąć pomocy w internecie. Dane są oczywiście przedstawione. 2 stycznia średnia dobowa 3 stopnie, 3 stycznia 4 stopnie, 5 stycznia minus 1, 8 stycznia minus 9, 9 stycznia pomiaru nie było notowanego, ale my sprawdziliśmy temperaturę, było też minus 9, 15 0 stopni, 23 stycznia 1 stopień, 31 stycznia 2 stopnie. Także ten styczeń był najbardziej mroźny, no oby już to się w tym sezonie grzewczym nie powtórzyło. I tutaj też żadnej tragedii nie ma. Między 8 a 15 stycznia pompa zużyła, czyli w tym najcięższym okresie, pompa zużyła 190 kWh. Zresztą zaraz będziecie Państwo widzieć na ostatnim z kadrów, bo w styczniu pan Mariusz zamontował sobie jeszcze dodatkowy podlicznik i pokażemy Wam to zużycie styczniowe od 3 stycznia do 6 lutego. Także tak to, proszę Państwa, wygląda, jak obiecaliśmy w tytule. 3000 za sezon grzewczy. No i w tym drugim sezonie pompy chyba też to wyniesie bardzo podobnie. A tak na wykresie wygląda całkowite zużycie pompy ciepła przez 1,5 roku od listopada do lutego 2024. Tak jak powiedziałem, właściciel, pan Mariusz, jest bardzo rozsądnym człowiekiem. Rozsądni ludzie liczą nieraz 2 razy swoje pieniądze. Mamy jeszcze dodatkowo podlicznik, ale podlicznik jest dopiero 3 stycznia 2024 założony. Jest 6 lutego. Na podliczniku mamy zużycie 736 kWh. Jest to zużycie tylko przez pompę. Także ten najmroźniejszy czas, który miejmy nadzieję już za nami, no chyba jakiejś wielkiej tragedii nie ma przy tak dużym domu. To chyba wszystko, drodzy Państwo, bo cóż będę tutaj więcej mówił. Będziemy robić kolejne testy, także proszę nas śledzić, to dopiero początek. Czekamy na koniec sezonu grzewczego, wówczas ruszamy z objazdówką po Polsce, po naszych klientach i będziemy Wam przedstawiać, jak w poszczególnych typach domu zachowywała się pompa. Mieliśmy już dom, pamiętacie odcinek u pana Stanisława, mieliśmy dom z lat 90. Później mieliśmy dom, którego jeszcze żeśmy nie podsumowali, mówiliśmy o motywacjach dotyczących inwestorów, tych, którzy inwestują w pompy ciepła. To był dom na wynajem, drewniany, z Bali. Teraz mamy klasyczny dom, taki do 200 metrów, który chyba najwięcej z nas, 30-40-latków, domy w podobnej technologii buduje. Także dzięki jeszcze raz, pozdrawiamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.